Cześć, witajcie. Witamy Was serdecznie. Upał jest potworny, ja musiałem wyłączyć wentylator. Tutaj nie mam niestety air condition, natomiast wentylator muszę wyłączyć, bo inaczej by nie było słychać w ogóle. No ja to samo i kurczę, chyba musimy to zrobić dzisiaj szybko, żebyście i Wy wytrzymali w tym upale i my, żebyśmy się nie zagotowali. To może od razu przejdźmy do konkretów, bo w tym tygodniu w sumie tych konkretów aż tak dużo nie ma. Widzę, że Jacek sobie tam nubię z tyłu na plecach wystawił, to może od tego zacznijmy, bo telefon jest dosyć ciekawy. To jest Nubia Z40 S Pro. Co prawda on się na razie pojawił w Chinach, ale Nubia ma swoją europejską stronę, więc jest cień szansy, że ten telefon w europejskiej dystrybucji też będzie. No oczywiście to jest flagowiec ze Snapdragonem 8 Plus pierwszej generacji, pamięciami DDR5 UFS 3.1, no oczywiście z pieruńsko rozbudowanym układem chłodzenia, ale z ekranem tylko Full HD, tak trochę podkreślam to tylko, bo z drugiej strony to jest bardzo porządna matryca AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem na poziomie 144 aż herców i z jasnością szczytową 1000 nitów, czyli też całkiem przyzwoitą. I to jest bardzo fajny ekranik, dlatego że jest 10-bitowy kolor również, w związku z tym tutaj jakby dochodzi rzecz dodatkowa. Są pewne rozbieżności ze względu na baterię i ze względu na ładowanie. Są dwie w ogóle osobne wersje, w zależności od tego, jak duża jest bateria i jak duże jest ładowanie. Tak w ogóle to są trzy wersje, bo czy jest trzecia wersja specjalna, ta co jej tak. Nie widzicie za mną właściwie, ponieważ zakrywam świetnie łbem, zaraz pokażę ją trochę lepiej. Tak. Natomiast każda z nich ma na przykład ten sam zestaw aparatu. To jest 64 megapiksele, standardowa matryca Sony i to jest IMX788. 787, przepraszam. Tak, ale jest z optyczną stabilizacją. Jest z optyczną stabilizacją, do tego jest 50 megapikseli szerokokątny obiektyw i do tego jest jeszcze 8 teleobiektyw. Chińczycy piszą, że tam jest 9-krotne powiększenie bezstratne. Ja co prawda wpisałem na kartach, że to jest bezstratne, ale obawiam się, że to jednak może być hybrydowe. Nie mam takiej pewności. W tłumaczeniach ewidentnie Chińczycy piszą o powiększeniu bezstratnym, w związku z tym nie wiem. Z przodu jest za to 16 megapikseli. To wszystko są całkiem fajne prawdopodobnie aparaty. Zresztą design jest bardzo sympatycznego smartfona i właśnie tej wysepki z aparatami. ZTE już coś takiego zrobiło wcześniej w serii 40 Axonów, ale tutaj jest trochę inny układ. W drugą stronę się zdecydowali pokombinować i tak to wygląda. Wracając, słuchajcie, z kolei do baterii i do ładowania, to jest tak, że podstawowa wersja Nubii Z40 S Pro ma baterię 5000 mAh i ładowanie do tego 80-watowe. Natomiast Z40 Pro w tej drugiej wersji ma baterię mniejszą, bo 4600 mAh pojemności, ale ładowanie 120-watowe aż. Różni się również, jeżeli chodzi o zestawy pamięci, dlatego że podstawka ma trzy różne pamięci flash, bo to jest 128, 256 albo 512, dwa zestawy pamięci RAM, czyli 8 albo 12, natomiast w przypadku tej drugiej to jest 256 albo 1 terabajt aż i w przypadku RAM z kolei 12 albo aż 18 giga pamięci RAM. Dokładnie tak, a w ogóle to słuchajcie, nie licząc już kolorów, bo kolory jak wiecie są przynajmniej dwa plus ten trzeci limitowany, to jest siedem różnych zestawów pamięci, czyli siedem różnych cer, plus jeszcze każdy przynajmniej w dwóch kolorach, czyli mamy tak naprawdę 14 modeli do wyboru, plus 15 ten link cage, którego widzicie częściowo za Jackiem, tą taką edycję, ona troszeczkę przypomina te gamingowe smartfony Nubii swoim stylem, też jest czerwień, też jest różne odcienie szarości na pleckach, no to jak ktoś lubi, no to... Co ja dodałem? Której? A, tej 120-watowej ceny i zestawy pamięci 12256, 18 1 terabajt,
Adaś pewnie ceny przeliczył. Tak, przeliczyłem ceny, ale słuchajcie, no nie będę wam listował 7 cen. Najtańsza podstawka 80-watowa to jest 2330. Topowy model, czyli 120 W, 18 giga plus terabajt pamięci, 4603. Gdzieś tam pomiędzy się plasuje ta edycja limitowana, bo ona też jest 120-watowa, ale ma mniejszą pamięć. Ona tak, ona o dziwo nie ma największego zestawu pamięci. To i za mną, o, widzicie, 12 256 giga. Mhm, dokładnie, cenę też widzieliście, czyli jak już Jacek cenę pokazał, to powiem, że to jest tam 3200, 3300 pomiędzy, tak. No, tutaj są z kolei banerki reklamowe, takie z dziewczynami, jedna z deskorolką, a druga z telefonu. A druga bez. Druga bez deskorolki, tak. O, tutaj macie aparaty, o, taki ma fajny układ aparatów, bo to wam chciałem pokazać, że całkiem sympatycznie to wygląda. A. Jest ta 64-megapikselowa matryca, całkiem jak fajna. Widzicie, jak widzicie, jest pierścieniowa lampa doświetlająca, a jeszcze dodam, że ten peryskopowy obiektyw tele ma też optyczną stabilizację. A to co było? To przez moment zniknąłem, bo to ja tak pojawiam się i znikam. A, okay. Ze względu na to, że jednocześnie pracuję nad właśnie pokazywaniem wam różnych pierdów, w związku z tym jeszcze tego nie opanowałem najwyraźniej. Dobra, co jakiś to... czas w Zoomie klikam nie te ikonki, którą... Nie ten obrazek, co trzeba. To co pokazujemy następne? Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo wczoraj się uparłem, żeby zobaczyć, co to jest takiego, bo ta edycja specjalna nazywa się Z40 S Pro Link Cage, z tym, że nazwy są akurat różne i byłem bardzo ciekaw, dlatego że na rynku, czy tak powiem, ogólnoświatowym nie bardzo marka jest znana. Przynajmniej mnie się tak wydaje, nie bijcie, jeżeli jest inaczej. Natomiast wczoraj się uparłem, żeby obejrzeć i w różnych serwisach wideo są owszem dostępne te rzeczy. To jest takie... Właściwie trudno to nazwać chińskim anime. No jest to chińskie anime, tylko w 3D robione, animowane. Chińczycy mówią, że również towarzyszy temu sprzedaż i komiksów, i różnych dziwnych gadżetów. Ja wczoraj obejrzałem ze dwa odcinki i powiem szczerze, że to się nawet jakoś ogląda. To jest głupie, co prawda, jak diabli, ale widać napracowanie, widać robotę. To nie jest na poziomie, nie wiem, gry ostatnio ekranizowanej na Netflixie. Natomiast Lola, oczywiście o Lolu mówię, natomiast jest rzecz robiona dosyć sympatycznie, naiwnie, fajni bohaterowie są i widać bardzo mocno dalekowschodnią kulturę, bo to nie tylko, widać cechy nie tylko wspólne dla Chin, ale również wspólne dla całego jakby regionu, bo tam są elementy koreańskie przede wszystkim, mówmy się, japońskich troszeczkę mniej, ale warto zobaczyć, co to jest, jeżeli będziecie mieli ochotę. To jest taki świat postapokaliptyczny, cudowna drużyna walcząca z potworami i zdobywająca zasoby dla ludzi, którzy żyją wysoko w chmurach, w takich lewitujących mitostatkach, nazywają to latarnią morską, to w czym mieszkają. W każdym razie u Chińczyków najwyraźniej jest popularne i stawiam orzechy przeciwko kamieniom, że do Europy niestety ta wersja specjalna raczej nie trafi. Nie. Także jeżeli zakupy, to tylko online. Dokładnie. Wróćmy do telefonów, wróćmy na ziemię z tych chmur. Oppo pokazało w serię Renault 8. Renault 8 5G i Renault 8 Pro 5G, dwa telefoniki, no w ładnych kolorach, tyle mogę powiedzieć, w designie znanym z innych telefonów Oppo. Tak, i teraz uwaga, bo się śmieję, że znów pokazali. Dokładnie te same nazwy telefonów spotkacie w Chinach, ale to nie są dokładnie te same telefony. Także uwaga, najprawdopodobniej te modele, o których teraz powiemy, to będą modele globalne Renault 8, które dotrą też do nas i nie należy ich mylić z Oppo Renault 7 znanymi w Chinach. I z przykrością stwierdzam, że Oppo zrobiło to już kolejny raz. I nie podoba mi się ten zamęt. Ja się zastanawiam, czy one rzeczywiście będą globalne, bo albo gdzieś spaprałem robotę, albo one nie mają niestety 800 MHz w obsłudze.
zerknę jeszcze na stronę, możliwe, że na przykład Oppo w Indiach nie podało, bo to rzeczywiście, Adam, to jest rynek indyjski, tak patrzę na szybko. Tak, Oppo w Chinach po prostu podali. Podali częstotliwości i wśród tych częstotliwości jest 800, czyli ja zrobiłem niedobrą robotę, będę musiał poprawić, dlatego że jest 800 MHz przy LTE. Wiesz, w momencie premiery mogli nie podawać, to też trzeba brać pod uwagę, bo to wiesz, to nie jest informacja, że tak powiem, marketingowo kluczowa, a poza tym w Indiach akurat może ta częstotliwość niekoniecznie jest tak popularna. Nie, w Indiach 800 MHz nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Więc oni mają tą kurtkę może dlatego, a później się jorgnęli, że to jednak idzie na świat i trzeba dodać. No to szybciutko, bo w zasadzie jeszcze pewnie będziemy Wam ględzić raz o tych telefonach, jak się pojawią w Polsce za jakieś pół roku. Podstawka Oppo Reno 8, MediaTek Dimensity 1300, bateria 4500 mAh z 80-watowym ładowaniem, miejmy nadzieję, że tak już zostanie, AMOLEDowy ekran z przodu 6,43 cala, czyli w sumie nawet nieduży, z 90-hercowym odświeżaniem, z otworkiem na 32-megowy aparat do selfie, czyli też fajniutko. Z tyłu dla odmiany 50K aparat, 8K aparat szerokokątny i dwójeczka zdaje się, że do makro, i dobrze pamiętam. Póki co w Indiach jest wersja 828, ja myślę, że u nas taka nie będzie, tylko będzie 256 już. Pamięci są typu DDR4X i UFS 3.1, ta wewnętrzna, czyli ta powiedzmy szybsza. Cena po przeliczeniu to jest 1700 zł, czyli u nas by ten telefon kosztował gdzieś pewnie w granicach 2,5. Procesor znośny, bateria znośna, ładowanie bardzo dobrze, wysokoprądowe, na plus AMOLEDowy wyświetlacz z Corning Gorilla Glass i z 90 Hz odświeżania, chociaż jest to adaptatywne na co dzień, rzadko się to widuje, ale przy filmach, przy grach może będzie rzeczywiście fajnie. I wersja Pro, która no, niby jest podobna, ale jest jednak troszeczkę inna. Przede wszystkim wyświetlacz 6,7 cala, 120-hercowe odświeżanie tym razem. No i Dimensity 8100, bateryjka 4,5 tysiąca mAh. Pamięć na razie też jedną w Indiach się podaje, 256 plus 12, także bardzo wysoki tier, brak obsługi kart. Zestaw aparatów 50K, jako główny aparat plus 8K, plus 2 do makro, 8K oczywiście szerokokątna, 32 megapiksele z przodu, tak jak w wersji podstawowej i ładowanie również 80-watowe. Tak, no warto też zwrócić uwagę na ciekawy design tych telefonów, bo taka jest fajnie wyłaniająca się oprawka aparatu fotograficznego z tylnego panelu, który chyba będzie robiony z tworzywa. Warto jeszcze wspomnieć, że, bo to jest takie trochę nawiązanie do flagowego modelu Find X i kolejnym nawiązaniem do Find X jest też ten układ Mali Silicon X zajmujący się obróbką obrazu, który również mamy w modelu Pro. Model Pro ma do tego jeszcze węższą trochę ramkę ekranu, ale to szczegół. Natomiast wersje pamięciowe będą dwie z tego, co ja się dogrzebałem na stronie. Jest 8256 albo tak jak Jacek powiedział 12256. Natomiast cenę na razie podali od, czyli przyjmuję, że cena w przeliczeniu tam 2710 to jest cena tej wersji bazowej 8256, czyli u nas pewnie jakieś 3200-3300 by to było. Fajne telefony, tylko kurczę, sorry, nudne jak dla mnie. Nie ma tam takiego, no nie chwycił mnie żaden z nich za gardło, ile na przykład w serii 7, za gardło mnie chwycił podstawowy, prościutki Oppo Reno 7 nawet bez 5G, ale po prostu bajerancko wyglądał. Tak tutaj, no fajnie to wygląda, ładne są te telefony. Ale... No to masz Vivo IQOO 10, który jest zachwycająco pomarańczowy. O, i IQOO mnie chwyta, ale nie designem, sorry, nie. Nie designem, a ładowaniem, 200-watowe ładowanie, którego strasznie jestem ciekaw, tylko boję się, że nie będzie mi danego wypróbować w praktyce, ale chciałem zobaczyć, jak to topieństwo się nagrzewa i jak to topieństwo się naładuje, bo powinno się nagrzewać, nie? Bo z tym, że mówisz w tej chwili o wersji Pro, tak? Bo wersja podstawowa ma 120. Mówimy ogólnie o serii, no ja chciałem takie trochę wprowadzenie, ale jak już chcesz... Ja wiem, ale jak powiesz, wiesz, jak powiemy ludziom, że tam jest 200 watów,
No to, mówiąc o serii, no to wiesz, to stwierdzam. Dobra, to w takim razie opowiadaj, dobra. W podstawce 120. Dobra, to opowiadaj o szczegółach. No nie, no to żałosne. Tylko 120 watów ładowanie w podstawce. Słabo, słabo. Podstawka jest śliczna, pomarańczowa. Nie przygotowałem sobie jej na tło, ale możecie uwierzyć mi na słowo, że jest ładna. Prawda. Albo zajrzeć po linku na MGSM-a oczywiście do katalogu. Tam zobaczycie, że jest ładna. Jest cała pomarańczowa na górze z modułem fotograficznym, dużym dosyć. Ma Snapdragona 8 Plus generacji pierwszej oczywiście, 3200, bo tam jest zegar podkręcony w odróżnieniu od tej ósemki bez plusa, 4700 bateryjka i 120-watowe ładowanie. Mówię bateryjka, tam są dwie baterie, wiecie, że w Vivo bardzo często jest tak, że ta bateria jest dzielona po prostu. Są już znacznie fajniejsze pamięci niż tych, o których mówiliśmy, bo jest LPDDR5 i UFS 3.1. W podstawce jest 128, 256 albo 512 i 8 albo 12 RAM-u bez obsługi kart pamięci oczywiście. Aparaty fotograficzne w podstawce. 50 plus 13 do rozmywania tła plus 12. To 50 to jest Samsungowa matryca GN5, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, GN5. Do tego jest dorzucona 12 portretowa z dwukrotnym powiększeniem i 16 megapikseli z przodu. I ta 12 portretowa to jest również całkiem sympatyczna matryca Sony, bez jakiegoś szału, ale jest OK. I w wersji Pro, tej, o której Adaś mówił, że ma ładowanie 200-watowe i rzeczywiście jest to prawda, 4700 również bateria, identyczny procesor, AMOLEDowy wyświetlacz 678, pracujący już w tej chwili w 2K, 1440x3200, 10-bitowy kolor, 120-hercowe odświeżanie wyświetlacza. Tutaj wersji pamięci o dziwo jest mniej, a przynajmniej producent mniej podaje, bo podają 256 i 512, jeśli chodzi o flash, i 8 albo 12, jeśli chodzi z kolei o RAM. Podobnie brak obsługi kart. Zgadza się. O tyle, że w sumie kombinacji pamięci mamy tutaj aż 4 i w sumie tych, wróć, 3 w modelu Pro i 4 w podstawce i w sumie mamy aż 7 różnych wariantów tego smartfona. Także Znowu też namotali. Ceny od 3400 za najsłabszą podstawkę po... od 2550 za najtańszą podstawkę, po 4200 niecałe za topowy model, czyli 10 Pro 12 plus 512. Tak. To ja jeszcze może wspomnę, bo tutaj jest trochę inny układ aparatów. Jest przede wszystkim również jako główny aparat 50, ale tym razem z gimbalową stabilizacją obrazu. Jest druga 50 do zdjęć szerokokątnych i do tego jeszcze portretowy aparat 14,6 megapiksela, dające trzykrotne powiększenie. 16 megapikseli również z przodu, ale tutaj główną atrakcją jest właśnie ten gimbal, to ładowanie 2000, te szybkie pamięci, bo i w DDR5 i w UFS 3.1 to jest w zasadzie gwarancja tego, że ten smartfon powinien działać niesamowicie. Natomiast ku mojemu żalowi nie ma wersji w przypadku Pro pomarańczowej, jest tylko biała z paskami, tymi, co Adaś wie, co to są, zdaje się, zapaski, i wersja czarna. Tak, barwy BMW, jak ktoś lubi, to proszę bardzo. Paski są 3, jak na dresie, więc wszystko się zgadza. No i to chyba tyle. No, ciężko powiedzieć, czy to dotrze do nas. Szczerze wątpię. Nie wiem, czy dotrze, natomiast smartfony są rzeczywiście fajne, byłyby drogie u nas jak diabli, natomiast z Chin, no można, tylko tam częstotliwości też niestety, zdaje się, nie ma odpowiednich. Jest jeszcze jeden Vivo, który wyskoczył dzisiaj, ale to już jest zupełnie inna półka i jest to powtórka z rozrywki, dlatego że ja znalazłem 3 takie modele Vivo. Nie grzebałem w Oppo, nie grzebałem, nie wiem, w Redmi, ale 3 identyczne, o identycznym designie smartfony i o niemal identycznej specyfikacji. Jedyna różnica to jest to, że daje troszeczkę lepszy aparat z tyłu. Ale już, zostawmy. Kto jest zainteresowany, może sobie poszukać tych smartfonów 3 różnych na MGSM-ie. Natomiast dwa słowa o i35G.
Dimensity 700, 5000 mAh bateryjka, ale bez jakiegoś cudownie szybkiego ładowania. Jest IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, w HD pracujący. Do tego pamięć 128 plus 6, aparaty 50 z tyłu, plus 2, plus 8. Tamte miały 13, jeżeli dobrze pamiętam, a tutaj włożono 50. Poza tym specyfikacja nie różni się kompletnie niczym, poza tym aparatem dorzuconym od tych trzech modeli, które producent pokazał wcześniej. Klonowanie w najlepsze, jak już o klonowaniu mowa, to jeszcze wspomnę o kolejnym znowu Vivo, tym razem T1X, znowu w Indiach i znowu troszeczkę inny od T1X znanego z Chin. Jak Was interesują szczegóły, to jest artykuł podlinkowany, a w artykule jest podlinkowane porównanie specyfikacji. Trochę pozmieniali, ale nie za wiele, natomiast nazwa jest ta sama i może się znowu mylić. Natomiast do nas to nie dotrze, więc to takie tam średnio, nie ma się nad czym rozwodzić według mnie, bo i sam telefon też jakoś porywający nie jest. Xiaomi też na dniach pokazało model w Redmi K50i 5G tym razem. Pokazali go również w Indiach i to jest Dimensity 800 z baterijką 5080 mAh. Tak wygląda. IPS-owy, to w drugą stronę już, dobra, widać. Dobrze. IPS-owy wyświetlacz 6,6, Full HD pracujący przy 140 Hz z Corning Gorilla Glass 5. Dwa zestawy pamięci flash 128 albo 256, dwa zestawy pamięci RAM 8 albo 6 giga i zestaw aparatów tylnych 64, aparat główny plus 8 do zdjęć szerokokątnych, 2 do makro i 16 portretowa z przodu tym razem. Ładowanie 67 watów, także całkiem sympatyczne, natomiast mnie się design tak średnio podoba, bo my dobrze. Nudny, no na pocieszenie jeszcze głośniki stereo możemy dorzucić i ładowarkę w zestawie, no i podam Wam cenę. Do wyboru są pamięci 628 i przyzwoicze 8256. W przeliczeniu z rupi póki co to jest 1200, 1400 niecałe, no ale wiadomo, że u nas te ceny będą wyższe. No tak, niekoniecznie. O Nubiach mówiliśmy, ale to nie jedna premiera ZTE w tym tygodniu. Na rynkach egzotycznych, bo to jest Ameryka Południowa, wyskoczył Blade V40 Smart. Nie będziemy o nim mówili szczegółowo, dlatego że jest to też powtórka ZTE z innych Blade'ów, a poza tym rynek niezwykle egzotyczny. W Polsce go nie będzie, a jeżeli będzie, to raczej nie pod tą nazwą. Natomiast o dziwo pokazał się również w mijającym tygodniu Honor X8 i to też jest konstrukcja budżetowa ze Snapdragonem 408, budżetowa 5G ze Snapdragonem 480, bateryjką 5000 mAh, IPS-owym wyświetlaczem 6,5 w HD pracującym, 6,5 cala oczywiście, z pamięciami 128 plus 6. I aparatami z tyłu standardu, należącymi do standardu, który już mija, bez 48 plus 2 dwójki i 8 z przodu. Dostępność ma być globalna, w związku z tym można się spodziewać Honora X8 5G również na polskim rynku. Prawdopodobnie, ale nie w sprzedaży oficjalnej, tylko w sklepach rzeczywiście takich dużych elektromarketach, niemieckich na przykład, tak? Pierwsze słyszę, no ale zobaczymy. Ja chciałem wspomnieć, słuchaj, o jeszcze jednym telefonie, którego na razie nie ma, natomiast jeden ze sprzedawców, myślałem, że chiński, dlatego że to Chińczycy głównie o nim pisali, później okazało się, że w Indiach się o nim pisze i zacząłem szukanie od stron chińskich, właściwie od stron w Hongkongu i od Weibo oczywiście, od stron indyjskich, natomiast okazało się, że nie, że to europejski sprzedawca, Szwedzi, pokazał właściwie pełną specyfikację Asusa Zenfone 6, pokazał pełen zestaw renderów Zenfona. To będzie gruba premiera. Premiera będzie 28, jeżeli dobrze pamiętam. 28 bodaj... albo 9, ja Wam o tym telefonie nie mogę już niestety nic powiedzieć, bo go mam i podpisałem specjalnie. No to ja Wam będę mówił, dlatego że... Ja go w ręce nie miałem, nie podpisywałem, w związku z tym mogę napisać to, co jest ogólnie wiadomo.
Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, AMOLEDowy wyświetlacz 5.92, Full HD pracujący z Corning Gorilla Glass Victus przy 120 Hz. Bateryjka 4300, wymiary są znane, możecie sobie obejrzeć, bo widziałem, że nie wszędzie wymiary są podawane. Zestawy pamięci, tutaj mam pewien zgryz, dlatego że nie jestem pewien. Jakby urzędy certyfikujące podają bardzo dużo tych pamięci, od 6 do aż 16 giga RAM-u i 128 i 256 flesza, z tym, że nie mam pewności, czy to są wszystkie, dlatego że tutaj nie złapałem certyfikacji pełnej. 50 megapikseli z przodu plus 12 i 12 również, przepraszam, 50 plus 12 z tyłu i 12 również z przodu. Mam język szybszy niż myśli po prostu. Ładowanie ma być 30-watowe. Z tym, że raz jeszcze mówię, to jest nieoficjalna specyfikacja, to nie jest specyfikacja Asusa, to jest specyfikacja jednego ze szwedzkich sprzedawców. W związku z tym różnić się mogą, no przede wszystkim pamięci, bo ja mówię, mam 6, 8, 12 i 16, aż mi się nie chce wierzyć, że Asus wyprodukował tyle wersji w pamięci RAM. Szczególnie ta szóstka mi się wydaje podejrzana, ale zobaczymy. Aparaty są raczej pewne, dwa aparaty duże z tyłu, design, jak spojrzycie na rendery, po prostu jest taki, że woła o jej aparat. No te aparaty nie są jakieś bardzo genialne, mam nadzieję, że będą funkcjonalne, że będą dobrze działały. Sony IMX766 to nie jest w tej chwili najlepsza matryca na rynku, 50-megapikselowa. Jest spora, ale bez przesady, jak wiecie, są jednocalowe w tej chwili już matryce, w związku z tym trochę szkoda, że Asus się nie szarpnął. Natomiast smartfon wygląda bardzo porządnie, chociaż design jest trochę jak sprzed kilku lat, dlatego że duże marginesy z przodu, nie jest to wyświetlacz, który dochodziłby do krawędzi czy oblewał. Sorry, nie. No jeżeli chodzi o tył, może się podobać. Nie przeczę, że to jest całkiem fajne, fajnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o przód, te ramki, oj, Asus, doprawdy, to nie jest design na rok 2022. I skończyłem, słuchajcie, a Asusie, Adaś musiał biedny siedzieć cicho przez Nie, no ja tylko mogę powiedzieć, że nie wszystkie dane się zgadzają i na pewno nie zgadzam się w kwestii oceny designu, a o wszystkim wam powiem w dniu premiery, bo już Adaś, będzie... Ale jak tu się nie zgodzić w kwestii oceny designu? Te marginesy są takie, że mógłbyś tam lotnisko założyć po prostu. No zobaczymy, ja wam go pokażę, jak to wygląda na żywo. Będzie recenzja na naszym kanale w dniu premiery, chyba że, nie wiem, szlak mnie nagły trafi, ale mam nadzieję, że nie. No życzymy ci, żeby cię nie trafił nagle. I zobaczycie, postaram się powiedzieć wam o tym smartfoniku jak najwięcej. Ja coś czuję, że to będzie hicior ze względu na to, że jest mały, bo to żadna tajemnica. Jakiś czas temu już wypłynęły, bo musicie wiedzieć, jak dobrze poszukać na Reddicie, bodajże z 2 tygodnie temu wypłynęły materiały wyglądające jak oficjalne materiały producenckie i tam w zasadzie była już cała specyfikacja też podana, więc... No to mówię ci, że ja mam te materiały, które wyglądają jak oficjalne ze szwedzkiego sklepu. Dokładnie, no to sklep po prostu jakby może miał te same materiały, które wcześniej były w przecieku. W każdym razie telefon będzie ciekawy i tyle. Zapraszamy na premierę. Jest jeszcze jedno urządzenie, o którym chciałbym wspomnieć. Co prawda też wydaje się, że to nie jest urządzenie na rok 2022, ale z drugiej strony jest, dlatego że poza ludźmi, którzy używają na co dzień smartfonów, nadal jest ogromna grupa użytkowników featurefonów, a taki featurefon w mijającym tygodniu zaproponował na polskim rynku, zaproponowała właściwie niemiecka firma Gigaset. Zaproponowali, słuchajcie, klapkę z wyświetlaczem wewnętrznym, oczywiście 2,8 z kufałgą, to jest standard mniej więcej, znaczy 2,8 nie, 2,4 jest standard przy kufałce, a to jest 2,8, także jest spory ten wyświetlacz. Jest zewnętrzny wyświetlaczek 1,8 cala, bateryjka 1400, co przy klapce to jest stosunkowo dużo, ale to 1400 jest głównie dlatego, że ta klapka obsługuje w LTE, co jest zupełnie przedziwne. Ma sporo rzeczy, które jakby przynależą prostym smartfonom. Ma pamięć wewnętrzną 4000 mAh, ma 512 RAM-u, aparat ma potwornie kiepski, tam jest dwójka raptem, w związku z tym nic ciekawego.
Natomiast wiem, że sporo osób szuka po prostu tego typu smartfonów. Ja nie wiem, bo nie trzymałem tego w ręce, na ile jest to solidnie zrobione. To jest klapka. W związku z tym, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli macie, nie wiem, dziadków, rodziców, kogokolwiek, kto używa feature phone'ów, a chciałby mieć łączność 4G, chciałby używać jako modemu, chciałby mieć stosunkowo duży ekran, tam są trzy klawisze, które, do których sobie można przypisać różne funkcje, jest, nie wiem, radio na przykład, są MP3, jest pamięci całkiem sporo. Warto zobaczyć, słuchajcie, też przede wszystkim w niemieckich elektromarketach ten telefon powinien być w dystrybucji na rynku polskim, dlatego że ja dostałem maila od polskiego oddziału w związku z tym, po polsku, w związku z tym Gigaset GL7, feature phone, ale troszeczkę więcej, z obsługą 4G, z trochę większą pamięcią. Może warto się zainteresować, jeżeli macie kogoś, kto takie telefony lubi. Tyle. No to chyba kończymy, bo gorąco. Ludzie też chcą odpocząć i się schować może. Są wakacje, jest upał. Kto by miał cierpliwość do słuchania nas przez tyle czasu? To był upał, taki upał. Dobra, kochani, trzymajcie się. Życzymy wam odrobiny cienia w ten upał, ale też, żeby nie padało. Bawcie się dobrze, jeżeli jesteście na wakacjach i przyjdźcie do nas za tydzień, oglądajcie nas za tydzień koniecznie, a i wcześniej zajrzyjcie po wspomnianą już recenzję Zenofonka. Ja was namawiam do obejrzenia tego chińskiego folkloru. Przypomnę, to się nazywa Ling Cage. Jest, jak piszecie sobie w Google, to znajdziecie nawet z polskimi napisami. I zdaje mi się, że to nie jest piractwo, dlatego że w Chinach rzecz była dostępna online po prostu, w jednym z serwisów dystrybucyjnych wideo chińskich, w związku z tym zdaje mi się, że to nie jest piractwo. Jest z polskimi napisami, tłumaczenie jest potworne po prostu, ale jak jesteście zainteresowani, można sobie odcineczek tego, co za mną obejrzeć po prostu. Tak, na piąteczek jak znalazł. Znaczy, ja nie wiem, ja bym obejrzał jednak coś. To jest niezobowiązujące i do pośmiania się trochę, powiem szczerze. Dokładnie. Niemniej jako ciekawostka po prostu, jeżeli macie do stracenia pół godziny z życia, wyjąć sobie, to można zobaczyć. To pośmiejcie się. Serwus. Wszystkiego dobrego, do przyszłego tygodnia. Cześć.